Ringu.net jest z nami Fiodor Czekaszyn. Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy po twojej kolejnej zwycięskiej walce. Miał być zawodnik, który jest twardy i nieustępliwy, który da ci dużo rund, jednak pokazałeś, że i taki zawodnik niekoniecznie musi dać ci te rundy i bardzo szybko sprawa się zakończyła. Nie, no wiadomo, tak, po pierwszej rundzie, w ogóle kiedy wyszedłem z nim, tak, pierwsza runda była tak lekko, chciałem zobaczyć, co on może uderzyć, gdzie on jest niebezpieczny, gdzie on ma dziury. Po pierwszej rundzie poszedłem w narożnik, trener powiedział, słuchaj Fiodor, tam otwarte, trzeba bić. Oczywiście chciałem trochę więcej popracować, ponieważ oglądałem tego chłopaka, taki no, doświadczony, tak, u niego przed czasem tam nie przegrywał, bodajże tam jedno czy dwa pojedynki, a no wygrałem. I kolejne zwycięstwo do rekordu jest. Więcej pewnie czasu jest ciekawych sparingów na sali teraz niż w ringu, bo w ringu idzie świetnie. Ale na sali pewnie pod trenerem Fiodorem Łapinem wylewa się hektolitrami. Tak, tak, właśnie. Pracujemy bardzo ciężko i na treningach ja już męczę się więcej niż w walce, ale takie muszę być. No i ja mówię, to dopiero początek, tutaj nie ma od czego się cieszyć, tak? No, wiem, że tam ludzie patrzą, mówią, o, tam słaby przeciwnik, ale oni nie widzą, jak ja do tego się gotuję, od dziecka, tak zawsze myślę tylko o boksie i o swojej celi. Ludzie, niektórzy po prostu nawet nie wiedzą tego, co to jest boks i jakie to życie w sporcie, także przyjechałem, ja już mówię, tutaj, żeby osiągnąć swój cel i widzę, że tutaj wszystko dla tego jest. Masz bardzo duży wachlarz uderzeń, ale kibice bardzo cenią, zresztą eksperci również, twój cios na wątrobę. Czy myślisz, że to może być takie twoje firmowe zagranie? No, zobaczymy. Wiem, że dalej, jak już mówiłem, tak, przeciwniki będą mocniej, już będą gotować się na tą wątrobę. Wątroba będzie twardsza. Będzie twardsza, będą stawiać gardę. No, będziemy szukać inne dziury, tak? Pracujemy teraz nad tym, żeby nie tylko wątroba, żeby zaskoczyć swojego przeciwnika. No, także pracujemy, naprawdę pracujemy. Jeszcze w tym roku walki pewnie będą i czy jest szansa, żebyś skrzyżował rękawice z którymś z polskich pięściarzy, żeby tak bardziej się wypromować jeszcze na polskim rynku? Tak, mówiłem, że jestem otwarty do tych wyzwań z polskimi pięściarzami. Także zawalczę jeszcze, muszę zawalczyć dwie walki w tym tygodniu. W tym roku, przepraszam, w tym roku. I to będzie czy październik, nie wiem. No już za dwa tygodnie będę na sali. To kto z Polaków w takim razie? Nie wiem, no nie, ja powiem szczerze, ja nawet nie do końca wszystkich tutaj wiem w swojej władzy, powiem szczerze, tutaj dopiero 5 miesięcy byłem na Narodowym, walczył Dąbrowski, ja z nim sparowałem i Talarek. Powiem szczerze, do tego jeszcze tak, kiedy przyjechałem, celowałem, no nie to, że celowałem, a ciekawe było, o, Talarek, słyszałem, że on tutaj jest jakoś znany. No właśnie tutaj on przegrał jakoś niestety, Dąbrowski dobrą pracę pokazał, także mówię, że jestem otwarty do wyzwań, może chłopaki, ktoś chęć się, jak to powiedzieć, wyzwie mnie na ring i powiedzie, Fiodor, dawaj zrobimy to. No Robert Tarek, bardzo twardy zawodnik, byłaby ciekawa walka, Norbert Dąbrowski również bardzo dobry zawodnik, pokazał zresztą ostatnio świetnie, więc no byłby to dla ciebie poważny test. Tak, tak, chłopaki naprawdę twarzy, także byłoby to ciekawe dla polskich kibiców, dla chętnych boksu, ponieważ tutaj ja tak myślę, że nie otwarłem się tak za te dwie walki. No myślę, że choć trochę przyciągnął polskich kibiców. A jaki cel sobie stawiasz taki, powiedzmy, w perspektywie roku, dwóch lat? Nie, oczywiście powiem tak, że te walki, ja mówię tak, że nie tak za bardzo się cieszą, ponieważ wiem, że to taki począteczek, można powiedzieć, kroczek i z każdą walką celuję, żeby na wysoki poziom. Jestem młody i tak chcę od razu i wszystko, ale wiem, że to niemożliwe, tak po prostu. No, dopiero dwie walki tutaj w Polsce z tym promotorem. On po prostu, ja myślę, tak, promotor jeszcze patrzy, co ja mogę, tak? Trener też patrzy, no, co ja jestem, tak, jak to powiedzieć, przydatny. I właśnie myślę, że już po kroczku dalej my osiągniemy tą cel, na którą celujemy. W takim razie czekamy na następne pojedynki, no i życzymy rozwoju ringowego i coraz lepszych walk, coraz więcej sukcesów. Niech się ci wiedzie dobrze w karierze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców. Mam nadzieję, że
jak to powiedzieć. Mam nadzieję, że będę pokazywał jeszcze bardziej widowiskowe walki i przyciągnę was do swojego boksu, do swojego stylu. Pozdrawiam.